Hej, dzisiaj zapraszam Was do spędzenia dnia razem ze mną. Pierwszy punkt dzisiejszego vloga to będzie masaż, mój pierwszy masaż w życiu. Dostałam zaproszenie od marki Kloshi, mam nadzieję, że poprawnie wymawiam. Tutaj wyświetli Wam się nazwa, ale też podpytam już na miejscu. Dostałam zaproszenie do ich punktu w Warszawie, czyli sklepiku razem ze spa. I tam wybierałam sobie zabieg, który najbardziej mnie interesował, czyli czekoladowa symfonia, peeling razem z masażem, z użyciem czekolady, także bardzo się cieszę. Jeśli nie kojarzycie tej marki, to jest polska marka z naturalnymi kosmetykami, z organicznymi składami, która ma też wegańskie kosmetyki i ten punkt, ten spa w Warszawie to też jest totalnie wegańskie miejsce. Ja już miałam okazję wcześniej testować ich kosmetyki, chyba dwa kremy testowałam do tej pory. Teraz będę miała okazję przetestować więcej, ponieważ dostałam dużą paczkę od nich, ale ze względu na to, że jak zawsze się śpieszę i już zaraz muszę wychodzić, już powinnam być w samochodzie właściwie, to pokażę Wam tę paczkę, zrobię Wam open box, jak już wrócę do domu, a teraz zabieram Was do spa. Po zabiegach. Mama skorzystała z zabiegu owoc jabłoni, czyli taki typowo do cery dojrzałej. Co tam miałaś? Masaż? Jakieś maseczki? Masaż, maseczka, coś jeszcze? Mama uśmiechnięta, zrelaksowana. Ja... Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Jej się bardzo podobało. To chyba też pierwszy taki, na którym była. Ja, jeśli chodzi o mój zabieg, czyli ta czekoladowa symfonia, to był peeling cukrowy z cynamonem, który przepięknie pachnie, ogólnie cały zabieg to jest taki też działający na zmysły zapachu. Także był cynamonowy peeling, potem był masaż z czekoladą, a potem jeszcze maseczka na sam koniec. Bardzo przyjemne doświadczenie, super miejsce, możecie tutaj zarówno kupić produkty, tak jak widzieliście na zbliżeniach, ale także zapisać się czy na zabieg na twarz, czy na ciało i bardzo osobiście polecam, jest super obsługa, bardzo przemiłe panie. Także naprawdę bardzo fajne miejsce i tak naprawdę praktycznie w centrum, tak? Troszeczkę na obrzeżach, ale dalej i dojazd czy samochodem, czy komunikacją miejską nie będzie stanowił problemu. Tutaj skorzystałam z tych leżaków, które są właśnie pod tym sklepem, pod tym miejscem. Więcej Wam o tej marce jeszcze opowiem w dalszej części filmu. Pokażę Wam kosmetyki, które otrzymałam, które będę testowała w najbliższym czasie. A teraz jedziemy dalej w świat, jedziemy na zakupy i zabieram Was ze sobą. Kolejny przystanek dzisiaj to IKEA. Moje ulubione miejsce, teraz oczywiście na jedzenie, ponieważ jakby było inaczej, Sylwia zgłodniała. Myślę, że ten króliczek będzie fajny, będzie miała za co gryźć. Nie, ten kotek jest brzydki. Świnkę już mamy. O, panda. Ojej. Widzisz? Co? Nie. No weźmiemy to dla nioni. Jak zawsze urodzona blondynka nie wie, gdzie zaparkowała samochód. Nigdy nie spojrzy. Coś chciałam Wam powiedzieć. Plan był jeszcze taki, żeby ruszyć do TK Maxa tutaj. No, ale niestety tak długo czasu byłyśmy w IKEA, że niestety już muszę jechać szybko i odwieźć mamę do pracy. Samochód znaleziony. Chodź, zobacz! Chodź, Byka! Chodź! No, chodź! Mam tutaj coś dla Ciebie. Zobacz. Króliczek. Co, bliżysz go? Do zabawy masz?
Ja już dotarłam do domu, trochę rozczochrana po tym masażu, ponieważ tutaj wszystkie krótkie włoski wyszły mi z kucyka, ale to nic, ponieważ makijaż jeszcze się trzyma, jeszcze wyglądam jak człowiek. Co muszę wam powiedzieć a propos tego masażu, to teraz po nim cały czas pachnę czekoladą, jak byłam na zakupach. Ciągle ten zapach czekolady dochodził mi do nosa. Mi to osobiście bardzo pasuje, ponieważ ja akurat lubię takie zapachy. Czy czekolady, czy cynamonu, jakieś zapachy korzenne, kawowe. To jest jeden z moich ulubionych rodzajów zapachów, także mi to bardzo odpowiada, że cały czas ten zapach się po masażu utrzymuje na skórze. A teraz, tak jak obiecałam wam wcześniej we wstępie do tego vloga, pokażę wam paczkę kosmetyków, które otrzymałam od marki Kloshi. Tutaj rozłożyłam te wszystkie kosmetyki, jak widzicie w kadrze, one mi się za bardzo nie mieszczą, ponieważ tak ogromną paczkę tutaj otrzymałam i pokażę wam, co tutaj dostałam. Zacznę od kosmetyków, które już miałam. Nawet mam gdzieś na wierzchu opakowanie, ponieważ niedawno wykończyłam do końca, zużyłam całe opakowanie i miałam właśnie niedawno ten krem, czyli lekki krem nawilżający do skóry i on mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdził, ponieważ fajnie nawilża, jednocześnie jest bardzo lekki, szybko się wchłania, super sprawdza się pod makijaż, dlatego on naprawdę przypadł mi do gustu, używałam zarówno na dzień, jak i na noc. Co jeszcze chciałabym wam powiedzieć o tej marce, to fakt, że są to opakowania z recyklingu, są totalnie eko, mamy właśnie fajne składy z organicznymi składnikami, też tutaj mają kontrolę nad składnikami, które są w środku, także żaden ze składników, które jest wykorzystane w tych kosmetykach, ani nie pochodzi od zwierząt, ani też na zwierzętach nie był testowany, także one są odpowiednie dla wegetarian, dla wegan. Mam dwa olejki do oczyszczania twarzy, do demakijażu. Ja taką formę demakijażu najbardziej lubię, ponieważ świetnie takie olejki rozpuszczają makijaż, nawet wodoodporny, jednocześnie nie wysuszają skóry, a właściwie nawilżając. I ten olejek jest na bazie słodkich migdałów i oleju z sezamu. I tutaj na opakowaniu właśnie mamy napisane, że nie ma parabenów, silikonów, mineralnych olejów. Są to certyfikowane na naturalne składniki w środku i jest opakowanie eco-friendly. Także to jest naprawdę miły dodatek, ponieważ od razu wiemy, za co sięgamy, jeśli robimy zakupy w innym miejscu niż taki sklep właśnie marki Kloshi. W momencie, kiedy kupujecie w jakiejś drogerii, ponieważ wiem, że one też stacjonalnie są dostępne w niektórych drogeriach, no to wtedy widzicie od razu, po co sięgacie, co znajduje się w środku. Następnie mam wodę micelarną do demakijażu, także do oczyszczania już na przykład po olejku, po zmyciu tego olejku makijażu lub po prostu rano do oczyszczenia twarzy. Produkt ten jest na bazie hydrolatów z roślin, które mają działać łagodząco na naszą skórę, na zaczerwienienia, także to akurat super, jeśli chodzi o moją skórę, która jest naczynkową, jest naczynkowa. I kolejny produkt to też jest taki łagodzący, antyoksydacyjny tonik. Pakowania są, jak widzicie, z pompką, także będzie przyjemnie się ich używało. Kolejnie mam tutaj filtr SPF 50, jest to rodzaj matujący, typowo skierowany do cery tłustej, żeby nie wywoływał tutaj przetłuszczania na naszej skórze. Kolejny krem jest nawilżająco ujędrniający i wydaje mi się, że właśnie po ten krem sięgnę w następnej kolejności, a właśnie kończy mi się krem nawilżający, dlatego najprawdopodobniej po niego sięgnę, chociaż mam tutaj jeszcze jeden wybór i mam tutaj kremy takie typowo przeciwzmarszczkowe, zarówno na dzień i na noc i mam tutaj, jak widzicie, po dwa opakowania, także oczywiście jeden zestawik pójdzie do mojej mamy, żeby też sobie przetestowała. Ten dzienny, jak widzicie, jest na bazie oleju żożoba, a ten drugi jest na bazie oleju arganowego, oba mają też algi w składzie. I tutaj mam jeszcze dwa produkty do pielęgnacji twarzy, czyli krem pod oczy oraz serum odżywczo-odmładzające. Także też wydaje mi się, że będę używała dodatkowo do kremu na noc. Czyli jak będę używała tego kremu, to jeszcze dodatkowo przed użyciem będę używała właśnie tego serum, te serum. Totalnie zapomniałam, że leży tu jeszcze peeling oraz nawilżająca maseczka z glinką czerwoną. Jeszcze z czerwoną glinką nie miałam żadnych maseczek, a do ciała mam tutaj trzy nawilżające balsamy, które mają mieć lżejszą konsystencję i mam tutaj zapach korzenny, czekoladowy oraz taki kwiatowy, który jest najbardziej delikatny, taki na lato bardziej ten będzie pasował, a te będą czekały raczej na takie już jesienne klimaty, albo jak chociaż zacznie być troszeczkę chłodniej, to wtedy te zacznę używać, ale zapachy to one mają przepiękne. Zapachy tych wszystkich produktów są jednocześnie dosyć delikatne, nie drażniące, ale
przepięknie pachnące. Tak jak w przypadku tego lekkiego kremu nawilżającego, on ma bardzo lekki zapach, bardzo naturalny, leciutki, nie przeszkadza w żaden sposób, a naprawdę umila codzienne rytuały pielęgnacyjne. Do ciała mam tutaj jeszcze bogate masło do ciała o zapachu mango i ono pachnie po prostu przepięknie. Chyba najładniej z tych wszystkich kosmetyków, ale ta czekolada i korzenne no też super pachną. Ja uwielbiam takie gęste masła do ciała do nawilżania typowo jesienią, zimą, teraz na te letnie upały to raczej sięgam po takie lżejsze konsystencje. I tu na koniec mam dwa produkty do włosów, już mi powoli gardło siada. I to zwróciło moją uwagę, że jest to delikatny szampon do włosów, do wrażliwego skalpu. Ja taki skalp wrażliwy posiadam, ponieważ często szampony mnie podrażniają, skóra się przesusza, łuszczy się, no i nieładnie wygląda i też nie jest to przyjemne. Ta seria ma być właśnie delikatna dla skóry i zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Mam tutaj z tej serii zarówno szampon, jak i odżywkę i to pójdzie do użytku naprawdę już, ponieważ jestem najbardziej ciekawa. No ciężko powiedzieć, z czego jestem najbardziej ciekawa, ale szampon zdecydowanie, ten olejek pójdzie już w ruch oczywiście dzisiaj. Może dzisiaj też pokażę Wam wieczorem mój demakijaż oraz to, czego będę używała. Może już właśnie podejmę decyzję na temat, który krem otworzyć w pierwszej kolejności i pokażę Wam, czego użyję. Może też zrobię sobie maseczkę i przekażę Wam większą opinię niż z tego, co tutaj czytam z opakowań, a już taką wstępną opinię, jakie są moje wrażenia, pierwsze wrażenia. No ale oczywiście te kosmetyki też zobaczycie później w jakichś filmach, będą się przewijały. Ale coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Coś, o czym nie powiedziała mi mama wcześniej, jak się pytałam jej o zdanie, jak ocenia ogólnie zabiegi na twarz, zabieg na twarz. Ja już powiem szczerze teraz, trochę żałuję, że nie skorzystałam z zabiegu na twarz, ale tak naprawdę już wcześniej miałam takie zabiegi wykonywane, często chodziłam na jakieś oczyszczanie, na peelingi kawitacyjne, dlatego już tak mniej więcej miałam jakieś pojęcie na temat takich zabiegów. Wolałam skorzystać z czegoś innego, z czegoś, czego jeszcze do tej pory nie sprawdziłam, nie doświadczyłam. A jeśli chodzi o te zabiegi na twarz, to było sprawdzone, jaki jest stan skóry, dobrana odpowiednia pielęgnacja, mamie wyszło, że skóra jest odwodniona, że za mało spożywa płynów, także też jestem ciekawa, jak u mnie by to wyszło, ponieważ badania skóry nie miałam już bardzo, bardzo długo. Ja akurat bardzo dużo piję, także wydaje mi się, że nie powinna być odwodniona, ale jestem tego niesamowicie ciekawa, także może następnym razem skorzystam z jakiegoś zabiegu na twarz. A teraz ta milsza część dnia niestety dobiegła końca. Teraz nie mogę sobie pozwolić na relaks, może wieczorem troszeczkę jakiś film, jakaś maseczka na twarz właśnie. Też chciałam zrobić maseczkę na stopy, znaczy ten peeling taki w skarpetkach na stopy, także może to zrobię potem wieczorem. No ale w tym momencie niestety już muszę się zabrać do pracy, zabrać się do obrabiania filmów, także lecimy z dniem dalej. Idziemy? Tak? Panienka chce iść na spacerek chyba? Tak wygląda. Tak? Idziemy? Gotowa jesteś? No, rozciąganie. Idziemy? Idziemy? Morda? Tak? Idziemy? Prawda, widzieliście urywkę, ale tak naprawdę mój cały dzień dzisiaj skupił się na obrobieniu filmu. To nie jest kopsiub, to nie jest 5 minut, żeby film obrobić, tylko naprawdę potrzeba długich godzin i dzisiejszy dzień właśnie na tym polegał, że obrobiłam film. Nie mogłam sobie dzisiejszego dnia całego poświęcić na odpoczynek, na spa.
No niestety trzeba było troszeczkę popracować, ale to już za mną na całe szczęście, obrobiłam już cały film. W najwyższą porę, ponieważ jak widzicie na zewnątrz jest już ciemno. A teraz przejdę do tej wieczornej pielęgnacji, do domowego spa. A ze względu na to, że użyłam tutaj dwóch produktów do przygotowania skóry do maseczki, to powiem Wam szybko o nich. Także na początku użyłam olejku do makijażu, żeby pozbyć się makijażu i przepięknie rozpuścił wszystko na mojej twarzy. Ja co prawda miałam dosyć lekki makijaż, zarówno podkład nie był ciężki i też makijaż oka tak naprawdę składał się jedynie z tuszu do rzęs, ale świetnie sobie ten produkt poradził. Jest to taki typowo oleisty produkt do rozpuszczenia naszego całego makijażu. Wydaje mi się, że do wodoodpornego makijażu też jak najbardziej się sprawdzi. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Nie jest to produkt na zasadzie, jak są niektóre olejki do demakijażu, że one się pienią i zostawiają skórę suchą. Nie, tutaj ten olej zostaje. Także ja lubię takie olejki do demakijażu jeszcze dodatkowo potem zmyć żelem do twarzy. Także ja to zrobiłam. Drugi produkt jest to peeling drobnoziarnisty i to wydaje mi się, że będzie ulubieniec mój. A to dlatego, że jeszcze nie miałam w swojej kolekcji tak drobno zmielonego peelingu. Ja najczęściej sięgam po takie drobnoziarniste peelingi, żeby pozbyć się dobrze tutaj martwego naskórka ze skóry. Nie lubię peelingów enzymatycznych, chociaż powinnam takich używać do cery naczynkowej, to jednak sięgam po takie drobnoziarniste, które będą na tyle łagodne, że będę mogła przy mojej wrażliwej skórze używać. I taki tutaj określam, że jest, on jest niesamowicie drobno zmielony. Na początek jak wylałam sobie na dłoń, wydawało mi się, że jest to peeling enzymatyczny. Nawet sprawdziłam na opakowaniu, czy rzeczywiście jest to drobnoziarnisty peeling, czy nie enzymatyczny. Ale po prostu w momencie, kiedy wylewałam sobie na dłoń, to wygląda jakby to był zwykły krem, nie widać żadnych drobinek, a one są naprawdę takie tyci, po prostu czuć pod palcami i czuć rzeczywiście na skórze, bardzo ładnie sobie radzą, żeby skórę wygładzić, żeby pozbyć się martwego naskórka, ale jednocześnie nie są to takie mocne granulki, tylko takie mega drobne, także no na razie zapowiada się super. A następny produkt, jaki użyję, jest to ta nawilżająca maska z glinką czerwoną. Tak się prezentuje opakowanie, ja tutaj muszę się pozbyć oczywiście folii, będę aplikowała na twarz i jeszcze zobaczę, co tu jest napisane na opakowaniu, zanim zacznę. Trzeba tutaj nałożyć grubą warstwę na twarz, potem zmyć letnią wodą po 10-15 minutach. I właśnie jest ona polecana do cery wrażliwej, naczyniowej, suchej i mieszanej. Także zaczynamy zabawę. Tak prezentuje się kolor. Jeszcze tak jak mówiłam Wam wcześniej, nie miałam nigdy czerwonej glinki. Także pierwszy raz sobie przetestuję taki produkt. Maseczkę rozłożyłam na twarz, ale tak się zastanawiam, czy to jest gruba warstwa, jak myślicie? Ponieważ ja ogólnie jestem osobą, która zawsze robiąc jakiekolwiek maski, to nakłada dosyć sporą ilość i to jest ilość, jaką normalnie bym, wydaje mi się, że nałożyła, ale ze względu na to, że ta warstwa miała być gruba, to jeszcze może w tych miejscach, gdzie tam widzę lekkie prześwity, jeszcze sobie dołożę. Co mogę Wam na ten moment o tym produkcie powiedzieć, to czuję nawilżenie, czuję łagodzenie trochę na skórze. Przyjemne uczucie na razie. Jestem ciekawa, czy jest to produkt zastygający, tak jak w przypadku zielonej glinki, czy zastygnie ona na twarzy, ponieważ na razie jest mokra, na razie czuję właśnie nawilżenie, także jestem ciekawa, ponieważ no, zielona glinka to dosyć szybko zastyga i robi się suchą skorupą. A następnie będę używała produktu z marki Pathology i jest to maska, która nazywa się Pore Spill, czyli produkt właśnie lekko złuszczający. Niestety nie mam tutaj informacji po polsku na opakowaniu. Co tutaj wyczytałam, to jest to produkt, który mamy mieć na nogach 60 minut, także zdążę w tym czasie obejrzeć półtorej odcinka serialu. Ja aktualnie oglądam serial Castle, aktualnie jestem na końcówce 7 sezonu i lecę naprawdę odcinek za odcinkiem. I jest napisane, że zobaczymy jakby takie stopniowe wygładzenie skóry w przeciągu od 3 do 7 dni. Także dosyć szybko, ponieważ te maski złuszczające, które używałam do tej pory, to były takie, które chyba progres właśnie złuszczanie były, zaczynało się dopiero po tygodniu, także jestem ciekawa, jak to będzie tutaj wyglądało. O tym produkcie na pewno Wam powiem w filmie z Denkiem. I co tutaj mogę Wam pokazać, to, że są takie dwie oddzielne
jakby saszetki z płynem i oddzielne opakowanie na nasze skarpety. Także najpierw po prostu rozcinamy te skarpetki i będę musiała chyba pójść po nożyczki, aczkolwiek może sobie poradzę tutaj z tymi nożyczkami, których używam do przycięcia sztucznych rzęs. I wtedy dopiero wlewamy sobie już bezpośrednio ten produkt. Dopiero co otworzyłam te skarpety, ale już widzę, że to jest porządne wykonanie w porównaniu do tych standardowych takich skarpet. Jestem ciekawa też jak na długość, ponieważ ja mam ogólnie długą stopę, jak na kobietę, ponieważ noszę rozmiar 42, czyli 27 cm wkładki. I w takich standardowych niestety ta stopa to no, mieści mi się ona na zasadzie, że przez cały ten czas, a tamte się nosi mniej więcej półtorej godziny do półtorej godziny, no to mam jednak te stopy skulone, palce skulone. A co tutaj możecie zobaczyć, to zarówno są one wyższe, mam jeszcze tutaj taki pasek, żeby je sobie okleić o kostkę. Także to jest super sprawa, ponieważ wtedy będziemy w stanie no, w tych skarpetach chodzić. No wiadomo, że nie będzie można się położyć. A, nawet nie trzeba obcinać, słuchajcie, one są obcięte. No, nie wiem do czego myślałam, że będę obcinać, jak płynu w środku nie ma. Nie będzie można oczywiście się położyć, żeby ten płyn się nie wylał, ale wtedy bez problemu można chodzić, ponieważ tamte one się tak jakby z nóg trochę zsuwają, mam takie przynajmniej wrażenie. To tak jak widzicie, rozłożyłam w skarpecie, zaraz zajmę się także drugą, ale stwierdziłam, że to najwyższy czas się z Wami pożegnać, ponieważ film wydaje mi się, że jest długi. Wydaje mi się, że dzisiaj się konkretnie nagadałam. I dajcie mi znać, czy lubicie oglądać takie daily vlogi, czy chcielibyście, żebym nagrywała więcej raz na jakiś czas, żeby się coś takiego pojawiało. Wtedy mogę jak najbardziej i bardzo chętnie w ogóle nagrywać dla Was takie filmy, w szczególności jak się coś dzieje, ponieważ mój taki standardowy dzień to raczej jest nudny i raczej nie miałabym co Wam pokazać, ale w momencie jak właśnie się coś dzieje, tak jak dzisiaj jak byłam w spa, to bardzo chętnie bym się z Wami tym podzieliła, także dajcie mi znać, czy jesteście chętni na takie filmy. Ja bardzo dziękuję Marce Kloszy za zaproszenie dla spa, za tą piękną, ogromną paczkę. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, te produkty będą się tutaj w jakichś różnych filmach pokazywać, będę Wam dawała znać, co mi się spodobało, co mi przypadło do gustu, także wyczekujcie takich filmów i to już by było w tym filmie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!